Dzień dobry. Dla wszystkich wielbicieli Zosi Zujcy-Kociej mam wiadomość gorszą i lepszą. Gorsza jest taka, że premiera najnowszego tomu troszeczkę się opóźni, a lepsza jest taka, że teraz przeczytam krótki fragment z tomu, który ukaże się w przyszłości Zosia Zujcy-Kociej Dolce Vita. Kiedy jest już naprawdę bardzo późno, zjeżdżamy z głównej drogi i zupełnie, ale to zupełnie tracimy orientację. Nie pomagają mapy, nawigacje, pytania zadawane nielicznym przechodniom. Po prostu wygląda na to, że jesteśmy zgubieni. Ciotka podejmuje próbę powrotu na autostradę i wyobraźcie sobie, sytuacja się powtarza. Znowu kręcimy się w kółko, zupełnie jakby ktoś, jakiś naczelny nawigator, postanowił sobie z nas nieźle zażartować. Do tego drogi zaczynają mnie przyprawiać o zawrót głowy. Są kręte, wąziutkie i spowite nieprzeniknioną czernią nocy. Ma to swój urok, nie przeczę, gdy nagle w tej ciemności roziskrzy się miasteczko, jakieś wzgórze czy dolina wypełniona migotliwym blaskiem. To jest naprawdę pięknie. Przez krótką chwilę. Potem kurtyna opada i znowu towarzyszy nam czerń i huk silnika, przez który próbują się przebić koncertujące cykady. Ciociu, może gdzieś przycupniemy, proponuje nieśmiało, gdy droga zwęża się do szerokości wstążeczki. Bardzo chętnie, Zosiu, ale jak tu przycupnąć takim grzmotem? Malina jest już bardzo zmęczona. To znak, że muszę działać błyskawicznie. Marcialla odczytuje nazwę miejscowości, do której właśnie wjeżdżamy. Jak na mój gust po raz drugi tej nocy. Zatrzymaj się tutaj, jest miejsce. Tutaj? No widzę spory plac, są inne samochody. Rano na pewno odnajdziemy drogę do Certaldo. To musi być bardzo blisko. Masz rację, parkuję. Ciotka z westchnieniem ulgi zatrzymuje mechanicznego potwora. Mam wrażenie, że on także ma już dość podróżowania na dziś. Dziwnie jest zatrzymać się tak nagle. Kiedy uchylamy skrzydła okien, do środka wpada zapach nocy. Aromatyczny, ziołowy, podszyty muzyką cykad, zupełnie inny niż ten, który jeszcze wczoraj towarzyszył mi w posiadłości Dyzia. Pachnie Toskanią. Myślę niezbyt inteligentnie, po czym przesuwam fukającą kiarę Felicji, która zajmuje całe moje łóżko i natychmiast zasypiam. Może rogalik? Budzi mnie radosne pytanie Mani. Przekonana, że to sen, przewracam się na drugi bok. Coś się jednak nie zgadza. Toskańskie nocne perfumy nie miały w sobie nuty świeżego pieczywa, ani tym bardziej słodkiego rogalika. Zosia, nie śpi, spróbuj. A więc jednak. Siadam na swoim logowisku i moim oczom ukazuje się wyrób cukierniczy o bardzo apetycznym wyglądzie. Tak świeży i pachnący, że aż szkoda go zjeść. Skąd to masz? Pytam przełykając ślinkę. Od tego pana, o tam, a w ogóle tam jest wielu panów. Wszyscy piją kawę i bardzo głośno rozmawiają. Mania? Aha, a co ty tam robiłaś? No poszłam się przywitać, umiem przecież powiedzieć buongiorno. Nauczyłam też Wilusia i Wilcie. Mówią to razem i całkiem dobrze im wychodzi. O rany, a gdzie oni są? No z panami, jedzą pizzę, bo nie chcieli rogalików. Jak oparzona wyskakuje z kantora, gdzie spokojnie śpią wszystkie dorosłe kobiety, nieświadome całej tej dramatycznej sytuacji. Ale ledwo stawiam stopę na chybotliwym stopniu, dostrzegam misia, kochany. Siedzi przy stoliczku razem z maluchami i macha do mnie. Obydwa psy wygrzewają się w słońcu. Uff. No spróbuj wreszcie i chodź na sok, mają świeżo wyciskany, z pomarańczy. A kto zapłaci? No misio już zapłacił, przecież jest dżentelmenem. Czy ja ci już mówiłam, czy siostra Żanety mówiła, że nic lepiej nie mówi o mężczyźnie niż sposób, w jaki reguluje on rachunki w kawiarni? Mania, nie mów do mnie przez sekundę. Już mogę. Za szybko. Ale sekunda właśnie minęła i to, co powiedziałam, może ci się akurat bardzo przydać. A niby do czego? No do życia. Będziesz wiedziała, po czym rozpoznać dżentelmena. Wiesz co, Mania, ja sama będę płacić swoje rachunki, zrozumiano? I niepotrzebny mi do tego żaden mężczyzna. Oho, czy ja słyszę jakiś feministyczny spór? Z głębi kampera dobiega mamrotanie Małgośki. Gdzie są wszyscy? Dołącza do niej zaspany głos mamy. Mruczy sennie Malina. O, doprawdy zgrane trio, śpią sobie w najlepsze, a tymczasem załoga, w dodatku nieletnia, dawno opuściła statek. Chodźcie na kawę,
połamania i po chwili trzy potargane panie wydostają się na oblany słońcem plac. Otaczają go ogromne platany, niewysokie kamieniczki w piaskowym kolorze. Po murach wspinają się kwitnące pnącza, a na balkonach stoją niezliczone ilości donic, doniczek, skrzynek, pojemników i innych naczyń wypełnionych roślinami. Słońce już mocno pali, choć to przecież dopiero wczesny ranek. Buongiorno, woła Malina entuzjastycznie i wita się z panem, który stoi za ladą w maleńkiej piekarni o cukierni o kawiarni. Och, jak pięknie brzmi włoski. Podoba mi się jego melodia i to, że słowa błyszczą i mienią się w słońcu. Są jak kolorowe motyle, które przysiadają na chwilkę, by zaraz odlecieć, lekkie i barwne. Albo jak szemranie górskiego strumyka, gdy kryształowa woda wesoło pomyka sobie to tu, to tam. Kiamperowy siennik pokładowy. Ahoj, załogo, woła smok, poziewając ogniem. Ahoj, kapitanie Wawelsku, woła załoga. Czy wyruszacie ze mną w dalekie kraje w pełną przygód podróż? Tak jest, a gdzie dokładnie są te kraje? Hen, daleko hen. To daleko, że hen, cieszy się załoga. Czy będziemy płynąć z prądem, czy pod prądem? Tym razem pokiamperujemy na kołach. Informuje Wawelski i klaszcze w łapy z uciechy, aż mu lecą iskry z pazurów. Co trzeba zabrać, kapitanie? Dobre humory i baczułkę benzyny. Będziesz teraz ziewać na benzynie, kapitanie? Nie, będzie nią ziewał nasz kiamper. To będzie podwójnie smoczna podróż. Cieszy się załoga i biegnie pakować dobre humory do walizek i plecaków.